Uhu, popatrzcie, popatrzcie, co tu się tworzy. Z tego miejsca właśnie streamujemy nasze streamy, Macho Maślane, a tam był dom, który budujemy na tych streamach, więc wygląda całkiem, całkiem sympatycznie. W domu jest tylko Marta w ogóle, Karol z Werką pojechali na swoje wakacje, a ja, zobaczcie co przede mną stoi. O, BM-eczka moja, BM-eczka, bunia. W ogóle essa wariaty, dzisiejszy vlog, bo tak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek, będzie to vlog. Będzie taki bardziej ciekawszy niż ostatnio, ponieważ ostatnio za dużo nic się nie działo, a dzisiaj coś będzie się działo, ponieważ w planach jest dużo rzeczy. Najpierw muszę jechać w ogóle na mieszkanie, bo tam zaraz pełna moc napędowa wkrótce. Bo tam zaraz będą panowie, którzy zakładają nam internet w końcu. No i lecimy więc najpierw na chatę do nas. Później trzeba umyć koniecznie samochód, bo jest tak brudny. Wczoraj w ogóle zrobiłem, a właściwie to przez ostatnie półtorej dnia zrobiłem ponad 1800 km. Pojechaliśmy z ziomeczkiem docierać furę. Najpierw byliśmy we Wrocławiu, później pojechaliśmy na Mazury. Z Mazur wróciliśmy, bo tam w ogóle kumpel oglądał swój samochód, który prawdopodobnie będzie jego przyszłym samochodem. No a później wróciliśmy sobie elegancko do Krakowa. Furka dotarta, w Olsztynie został zrobiony przegląd olejowy, który kosztował mnie, uwaga, 1930 zł. BMW, będziesz miał wydatki. No a ogólnie później jeszcze lecę sobie na krótką wycieczkę do Rzeszowa. Oczywiście idę jeszcze z Przemkiem na foty, także kozackie foty tutaj powstaną, pewnie zobaczycie. No i co, w sumie chyba tyle. Na razie ja lecę sobie na chatkę. A, zapomniałem najważniejszej rzeczy. Moi kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, musicie koniecznie to zrobić. Na dole jest taki szary przycisk. Znaczy szary jest, jeżeli już subskrybujecie, a jeżeli nie subskrybujecie, to jest czerwony i wtedy musicie go kliknąć. On wtedy stanie się szary i wtedy będzie wszystko tak, jak być powinno. A dodatkowo możecie zostawić łapę w górę, bo to też bardzo fajna sprawa. Jestem żebrakiem o takie rzeczy. No możecie też napisać jakiś sympatyczny komentarz. Wiecie, sympatyczne komentarze zawsze są sympatyczne, zawsze są spoko i generalnie wszystko pozdro, nie? Witam w mojej prywatnej windzie. No, także mamy prywatną windę, można tak powiedzieć, ponieważ mieszkanie pod nami, jeszcze nikt nie mieszka i tylko my mamy, jakby, możemy sobie z niej korzystać. Ciekawe, kiedy panowie od Neta przyjadą, więc w międzyczasie sobie trochę popykam na kierce. Patrzcie, jaką furę. Nismo GTR. I ostatnio sobie go właśnie zrobiłem i mega fajnie się nim jeździ. Ależ to ma kopnięcie. O kurde, przez sterowanie sobie przestawiłem. Jest takie bardzo teraz... Mały ruch kierownicą powoduje duży skręt w grze, co jest niezbyt fajne. Ale sadzi marchewami, patrzcie to. Ale go przetrzymałem na biegu, dobra. Kształtowanie terenu, popatrzcie tutaj. Elegancko lecimy sobie na przełaj i zaraz będzie jakieś drzewo. Ale przeszedł, patrzcie to. Pak, pojdź, jak poszedł, ty. Jak dzik. O, są chłopy od Neta chyba. Dobra, koniec grania, ziomki przyjechały od Neta, idę im coś tam pomóc. No i cyk, szybko poszło, panowie wyrobili się w 15 minut. No i wystarczyło tylko po prostu podpiąć kabelek, czego poprzednio nie umieli zrobić. W każdym razie ja już tutaj mam torbę pełną fajnych ubranek. A ta koszulka, nie myślcie sobie, bo była w ostatnim filmie, więc nie myślcie sobie, że nie była wyprana. Oczywiście, że była wyprana, ale w ogóle kupiłem ją za 20 zł, strasznie mi się spodobała. I jest całkiem sympatyczna, także ja lecę teraz jeszcze ogarnąć kilka spraw, a później lecimy sprzęgłem na foty. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Dobra, siemaneczko moi drodzy, jestem na miejscówie, na której z trąbą kiedyś też się tutaj ścigaliśmy. Generalnie pokażę wam przyspieszenie BM-ki, która teoretycznie ma od 0 do setki 4,3 sekundy. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Mam tutaj zamontowane GoPro na szybie, inaczej nie udało mi się go zamontować, więc mam nadzieję, że będzie coś widać. No i co, oglądałem sobie też na YouTubie poradnik, jak włączyć launch controlla w BM-ce. No i wystarczy tutaj oczywiście wyłączyć trakcję do zera, już jest wyłączona. Następnie biegi na manuala, to też jest oczywiste. No i trzymamy generalnie pedał w podłodze i gaz dajemy też w podłogę i wtedy pojawi się chyba tutaj informacja. Tak jest, pojawiła się informacja, że funkcja launch control jest aktywna. Podobno tą gałeczką można sterować obroty, podczas których ruszamy, wystrzeliwujemy z launch controlla. Zobaczmy. Faktycznie to działa, fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Z tym, że jak oglądałem poradnik na YouTubie, to tam ta BM-ka tak aż brrr, a tutaj jest takiego, wiecie, takie, totalnie takie, no nic się nie dzieje szczególnego, no ale dobra. Ja lecę się nawrócić i pokażę wam przyspieszenie. Mam nadzieję, że coś tam fajnego się nagra. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale dawno nie byłem tak w
wkurwiony jak teraz. To, co się działo tutaj na tej miejscówie, jest nie do opisania. Pomijając już pewien fakt, to miałem jeden zarąbisty, naprawdę zarąbisty przejazd, w którym wszystko poszło idealnie. Zarąbiście wystartowałem, zarąbiście zmieniłem biegi, czas na pewno był kozacki i co? GoPro się nie włączyło. No niesamowite, po prostu niesamowite. Jakoś przełknąłem ten fakt, że to GoPro się nie włączyłem i poleciałem kolejny raz. Za kolejnym razem zlamiłem strasznie, bo za późno wrzuciłem bieg i zamiast... Zanim... Jak ja wrzuciłem bieg, to samochód wrzucił już za mnie ten bieg, bo nie pozwala jakby przeciągać sobie tych biegów i sam sobie, pomimo tego, że jestem na manualu, to on sam sobie przerzuca te biegi automatycznie, jeżeli widzi, że za późno ten bieg jest wrzucony. I on sobie z jedynki wrzucił ten bieg na dwójkę, a ja w tym samym momencie nacisnąłem manetkę, wrzucając na trzeci bieg, więc dlatego ten czas, który widzieliście, jest totalnie z dupy i jest mega zjebany, bo po prostu zlamiłem, za późno wrzuciłem bieg i z jedynki wrzuciło się na trójkę. Jak chciałem próbować kolejny raz powtórzyć to, nie wiem dlaczego, ale launch control się nie uruchamiał. Robiłem wszystko tak jak ma być. Noga na hamulec, gaz w podłogę, skrzynia na manualu, trakcja wyłączona, a pomimo tego on zamiast trzymać sobie te obroty, to nie wiem co on próbował robić, ale no widzieliście, no nie chciał sobie ruszyć tak jak chciał i jestem tak wkurzony, jestem tak zirytowany i tak zdenerwowany, że straciłem na tej miejscu jest godzinę. Wyżyłowałem auto do czerwoności i tak nie mam wykręconego tego czasu, który chciałem. Jeszcze teraz stoję w korku. Po prostu zaraz mnie rozp***li, że tak to powiem. Może lepiej wyłączę już tą kamerę, bo zaraz stanie się coś złego. Muszę troszeczkę ochłonąć, bo serio, dawno, dawno się tak nie wkurzyłem, naprawdę. Skala osiągnęła maksimum. Dobra, jesteśmy z przejem na fotach i będziemy sobie płacić to w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby ktoś wiedział, dlaczego raz działa launch control, a raz jest taka sytuacja, że wciskam hamulec, wciskam gaz, jakby auto próbuje jechać, ale trzyma go hamulec, to dawajcie znać, bo nic nie przestawiam, totalnie nic. Za pierwszym razem zadziałał mi launch control, za drugim razem już nie. Nie wiem o co B, jakby ktoś wiedział, o co chodzi, to dawajcie koniecznie znać. Dobra, czajcie to, mamy tutaj taki spray, który robi krwawą felgę. Patrzcie to. Ale jebie przepotężnie, naprawdę śmierdzi. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo z felgą. Ogólnie pomaga usuwać bardzo skutecznie brudy właśnie z felg. Mega fajna sprawa. Nie ma jeszcze takiego fajnego efektu, ale już widać takie fioletowe... Takie fioletowe cosik. Dobra, pedal. Takie sobie. No mam, dawaj. Okay. O kurwa, ale grubo. Zajebiście. Cyk, mleczko do opon, będą się świecić. Więc patrzcie teraz, jak fajnie wyglądają oponki. Tak bardzo się świecą. Autko już też całe wysuszone, więc my lecimy dalej na kolejną miejscówę robić foty. Stąd powinny być całkiem sympatyczne z tą pianą. Zobaczymy, co będzie. Dobra, patrzcie, co robimy. Mamy fotę, mamy koło, wielkie koło. Tutaj robimy fotę z naświetlaniem. No i jest oczywiście BMW-ka, która prezentuje się w ten sposób. Potężna fota z tego będzie, będzie z tego naprawdę potężna fota. Także lecimy, jest grubo, miejscówa taka troszeczkę nielegalna. Nie wiem do końca, czy można tutaj robić foty, czy nie, ale stoimy już w sumie od 10 minut. Koło cały czas zmienia kolory i to jest mały problem, bo musimy dostosować lampy do koloru. Ale dobra, nie mogę z wami za dużo gadać, ponieważ czas nas goni, musimy to szybko zrobić i stąd spieprzać, żeby nas nikt nie pogonił, żeby fota wyszła jak najlepsza. Zobaczycie ją u mnie na Instagramie w dniu publikacji tego filmu. Dobra, lecimy dalej, ustawiam kamerkę na statyw tym razem. No, już trwa to dużo, długo czasu, ale efekty będą przekozackie, zobaczycie. Dobra, zobaczcie to, oczywiście nie zobaczycie tego w takiej dobrej jakości, ale taki sneak peek. O. Reszta oczywiście u mnie na Instagramku prawdopodobnie, także wyczekujcie. No, mogę szczerze powiedzieć, że odpaliliśmy kawał dobrej roboty, bo ta fota, która została zrobiona, to jest totalny sztos. Także ja się mega jaram oczywiście. Pakujemy sprzęcik do bagaja, no i będziemy zawijać. Robi się już dosyć ciemno, dosyć późno, więc i nasza przygoda, znaczy moja przygoda z wami, będzie również już dobiegać powoli końca. No, myślę, że fajny dzionek, bardzo fajny dzień owocny. Także ja się mega jaram. Zobaczę jeszcze, jak coś nam uda się zrobić, to oczywiście pokażę wam to, a jak nie, to się po prostu pożegnamy i będzie też fajnie. Jo, przyznaj się teraz, że mogłeś kupić Mercedesa zamiast BMW. Pewnie, że tak. Stoimy sobie w ogóle na środku miasta. Jest godzina... Która jest godzina? Nie umiem posługiwać się zegarkiem analogowym, więc jest tak na moje oko, tak przed drugą.
No i se stoimy, chillujemy. To jest najbardziej spontaniczne zakończenie odcinka, chyba jakiekolwiek miałem. O, jeszcze światła sobie tu pokażemy ładne. Ale piękne. Także moi drodzy, tak wyglądał właśnie mój całodzienny vlog. Mam nadzieję, że działo się coś w miarę ciekawego. Generalnie widzimy się w środę, a tymczasem żegnam się z wami, dobranoc, bo trzeba iść spać.